Dzień dobry państwu, Łukasz Malenda. witam państwa bardzo serdecznie. Moim państwa gościem jest dzisiaj Robert Robotowicz, Radny Rady Miejskiej i Obywatelska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie radny, ostro promuje pan projekty z budżetu obywatelskiego dla Ustronia. Które to projekty i jakie najciekawsze? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja dziękuję panu redaktorowi, że jeszcze na, na, na końcówce, tuż przed finałem głosowania, a przypomnę, do 21. Czerwca możemy oddać głosy, jeszcze rozmawiamy o budżecie obywatelskim. To ważna instytucja, to proces demokratyczny, w którym mieszkańcy współdecydują o tym, jak mają być wydatkowane środki publiczne. Boi się pan, że, że mieszkańcy za słabo zagłosowali? Trzeba podpromować Nie, osobę? Nie, ja, ja funkcjonuję od samego początku w budżecie obywatelskim. Pamiętam w 2014 roku projektów było złożonych 140. Rekordowy 2018 rok projektów 404. W tym roku mamy 314. Cieszy ta ilość. Wachlarz jest nieograniczony. Są projekty ławki, murale, aktywizacja seniorów, młodzieży, zajęcia na basenie. Nordic Walking, są oczywiście procesy, projekty inwestycyjne, grube tak zwane, mhm. czyli parkingi, wiaty przystankowe, no jest mnóstwo, mnóstwo i zauważyłem przez te lata, gdy, kiedy intensywnie uczestniczę w, zarówno w pisaniu projektów, jak i ich promowaniu, że największą bolączką jest, cały czas jest edukacja. Mieszkańcy nie do końca rozumieją ideę samego budżetu obywatelskiego. Ideę głosowania. E, zazwyczaj koncentrują się mieszkańcy bądź autorzy samych, <laughs> przepraszam, autorzy projektów. Oczywiście mają do tego. Prawo tylko na promowaniu swojego projektu, ale weźmy taki przykład projektów do 50 tysięcy. Kwota do wydania jest 1 350, 000, a projekt nie może przekroczyć szacunkowej wartości nie więcej jak 50 tysięcy złotych, więc no, co najmniej 27 projektów będzie zrealizowanych do 50 tysięcy. No, jeżeli będziemy lokalna społeczność będzie się koncentrowała tylko na jednym projekcie, no to tak naprawdę yy, i Pozostałe projekty gdzieś one się po całym mieście rozejdą. A jak można przecież promować i głosować na 10 miękkich projektów, które, które lokalne, lokalna społeczność wymyśliła i poddała pod głosowanie? Więc w tym roku postanowiłem taką zmienić taktykę. Wszak to zawsze trzeba działać na rzecz lokalnej społeczności, ale musi być ten ktoś, kto to wszystko z sali, kto spróbuje innych metod niż, niż te, które do tej stworzył po, do tej do tej pory były. To, to oczywiście dziesiątkę. Oczywiście nie pytałem się tutaj przepraszam autorów, ale nie pytałem się ich, czy, czy wyrażają zgodę na to, żebym również promował je ich projekty. Po prostu czekałem na maila już dużo wcześniej od autorów projektów z ustronia, gdzieś tam na portalach społecznościowych było ogłoszenie. No i spiałem to, to, co zauważyłem w, w ramach <coughs> przepraszam w, ra, w ramach tych projektów, które dotyczą e, osiedla Ustronie i, i, i postanowiłem je w tej, w tej formie. E, Propagować i cały czas namawiać, że trzeba głosować na wszystkimi. Te projekty nie konkurują. Zarówno na Ustroniu, na Gołębiowie, na Akademickim i projekty, które są ogólnomiejskie. Trzeba głosować na wiele projektów. Dajmy wszystkim projektom szansę. I niech lokalne społeczności dają szansę wszystkim projektom, które dotyczą lokalnej mhm. społeczności. No dobrze, lokalnej tym też i tak, że przy okazji to jest okazja do tego, przy okazji okazja, że to jest sposobność do tego, żeby popromować siebie także przy budżecie obywatelskim, no bo w zasadzie pokazuje się Pan na tyle różnych projektów i można powiedzieć, taka prekampania. No, zawsze można oceniać to, każdy to może ocenić według własnych zasad. No, oczywiście no po to jest, zostaliśmy wybrani radnymi, żeby brać pewne problemy w swoje ręce i za lokalną społeczność to zorganizować. To, że scalam, to, że jestem chętny do tego, by pomagać, by podjeżdżać do, do mieszkańców i pomagać im w głosowaniu. No, do tego radny również jest powołany, nie tylko do tego by chodzić na sesję i, i głosować w ważnych projektach dla całego miasta, więc również by scalać i dopingować lokalną społeczność, by, byśmy podejmowali decyzje, bo pragnę przypomnieć, że te wszystkie projekty albo większość tych projektów, one na lata zostaną na ustroniu, na osiedlu akademickim. Mówię o takich projektach inwestycyjnych typu parkingi, wiaty. I, I to tymi kategoriami się tutaj kieruje. Mhm. No dobrze, to, to zmienimy temat, ale pozostańmy przy działalności radnego. Tak zastanawiam się, czy od, może sesję zostawię sobie na koniec, o zwolnionej księgowej ze spółki Rewitalizacja chciałbym porozmawiać, bo pozywa ona w tej chwili spółkę, przypomnijmy, to jest ta pani, która przelała przestępcom no, kilka milionów złotych ładnych. Pozywa spółkę za karne zwolnienie z pracy. Jak pan ocenia tę sytuację? Panie redaktorze, szanowni państwo, no prezes podjął taką decyzję. Na dzień, kiedy podejmował taką decyzję, miał taki stan wiedzy i kodeks pracy mu na to pozwalał. No pozwólmy, jak każdy pracownik zwolniony i to karnie z artykułu 52, no ma. Prawo do tego, by przed sądem dochodzić swoich. Yy, Rzecz jasna, praw. oczywiście yy, ma ta pani prawo w każdej jednej sytuacji, oczywiście. ale czy to nie jest tak, że trzeba mieć naprawdę niezły tupet, żeby yy, na oczach w zasadzie całego miasta narazić nas wszystkich na szwank i jeszcze dodatkowo mieć o to pretensje? Że się za to poniosło konsekwencje. Dobrze, tylko. Yy... To nie jest tak, że ja będę bronił tej pani. Oczywiście z jednej strony będę bronił jako pracownika, który został zwolniony i według jej zdania niesłusznie i o tym niech zdecyduje niezależny sąd, czy przywróci ją do pracy, czy nie. Natomiast no, no nie mnie oceniać odwagę, bądź brak, brak odwagi, bądź taką decyzję, jaką, jaką podjęła. No, jest osobą dorosłą, świadomą. No, czy to nie jest przypadkiem także sygnał dla wszystkich nas, i pracowników, i pracodawców, że absolutnie nie warto się w żaden sposób litować i rozczulać nad kimkolwiek, tylko wyciągać bardzo ostre konsekwencje, bo ludzie nie szanują tego, że się ich w jakiś sposób lżej potraktowało. Przypomnijmy, że tam się toczy jeszcze postępowanie prokuratorskie w sprawie. No ale lżej pod jakim kątem? Mhm. No lżej w tym sensie, że była dyskusja cały czas w momencie, kiedy ta sprawa wyszła, że ta pani jest ofiarą, wszyscy żeśmy się w jakiś sposób nad nią pochylali, że no padła, padła tutaj ofiarą oszustwa. A w tej chwili troszeczkę, no bo to nie jest tak, że spółka Rewitalizacja to jest spółka, która jest prywatną spółką pana Ksińskiego, to jest nasza spółka. Oczywiście. I my jesteśmy pokrzywdzeni. No tak, ale no, całą tą sytuację można rozpatrywać w dwojaki sposób. Tak? No, albo można rzeczywiście patrzeć pod kątem tego, że została wkręcona, namówiona. E, można również patrzeć od strony pracodawcy. No, przepraszam bardzo, mhm. pra, e, pracownik e, nie dochował procedur, które w e, firmie obowiązywały. Tak? Z, jak Piotruś Pan się zachował, uwierzył. Uwierzył. Pieniądze, pieniądze wypłynęły, na szczęście gro tych pieniędzy zostało e, odzyskanych. No i tutaj ze strony pracodawcy no innego, innego działania, no właśnie, innego no, działania, no, znaczy, jak poczucie, zwolnienie zwykłe poczucie takie, że zawiniłem w jakimś sensie. Czy w 100% z własnej winy, czy nie, to inna rzecz, ale. Przeze mnie, przez moje działanie powstała szkoda. czujesz się jakoś odpowiedzialny. O to mi chodzi. Takie zwykłe ludzkie poczucie sprawiedliwości. No, ale to ta Pani codziennie rano wstaje i patrzy w lusterko i... Dlatego pytam Pana o ocenę, ocenę polityczną tego wydarzenia. No, powtórzę to co, to, co na początku. No tak. No. Prawem każdego jest walka o, o, o przywrócenie Oczywiście, do, do wiadomo, prawo mamy. Dobra, tak zostawiamy temat, sesja absolutoryjna. Przed nami wotum zaufania, także będzie głosowane. Czy ma Pan jakiekolwiek nadzieję, że prezydent otrzyma tym razem wotum zaufania i, i absolutorium? Panie redaktorze, oczywiście, nadziei żadnych nie mam. Ten scenariusz już jest rozpisany i to od lat już wiemy, jak to, jak, jak to będzie. I w 2018, 2019, za 2020 również. Nie sądzę, żeby radni prawa i sprawiedliwości nagle zmienili decyzję i dali wotum zaufania, bądź udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu. Oczywiście to są dwie, dwie różne uchwały. No, wotum zaufania jest oceną taką niemerytoryczną. Prezydenta. Polityczną, tak jest. jest. konkursy czy lubimy, czy nie lubimy prezydenta, no tutaj nie, nie łudźmy się, oczywiście będzie na nie. Natomiast no, pod dyskusję poddałbym absolutorium, które po raz kolejny zapewne Regionalna Izba Obrachunkowa wyda decyzję. O, o tym, że budżet został zrealizowany nie wiem, w 98, w 99% no tu jest matematyka czysta. No jak mogą radni Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosować za, za absoluto nie dać absolutorium prezydentowi za realizację naszego, czyli również ich yy, yy, budżetu. Yy, no ale cóż, no taka jest, taka jest przyjęta strategia dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że radni by zagłosowali, jeżeli prezydent by zrealizował budżet w 120%. To być może wtedy, być może wtedy byliby Byliśmy zaskoczeni i radni Prawa i Sprawiedliwości podnieśliby rękę za tak. Nie wiem, jakbyście Państwo to przeliczyli, ale jestem ciekaw jaką Państwo strategię y, przyjmiecie, bo do tej pory było tak, że y, staraliście się przekonywać radnych Prawa i Sprawiedliwości, były y, y, całe wystąpienia, strzeliste akty i tak dalej i tak dalej. Czy to już nie jest nudne i, i w tym wypadku po prostu nie odpuścicie i y, y, zostawicie ten temat tak bez komentarza w zasadzie? No nie możemy zostawić tego bez komentarza. No, walczyć trzeba za każdym razem. No, to, to, Nawet jak się wierzy, ta walka jest skazana no, na głowę. Oczywiście gdzieś tam jest jakaś taka e, niewielka nadzieja, e, ale argumentować tą decyzję, wykazywać e, nieracjonalność decyzji radnych Prawa i Sprawiedliwości trzeba zawsze. No, wszak 2020 rok to był rokiem trudnym, rokiem jakiego do tej pory nie mieliśmy. I to widzimy na każdej sesji, kiedy skarbnik przedstawia nam stan finansów. Widzieliśmy w 2020 roku o zmniejszenie wpływu z podatków, ze sprzedaży biletów, ze strefy płatnego parkowania. To, to wszystko ma. Przy czym wpływ... wydatki były większe? Tak to tak wszystko ma wpływ dokładnie na finanse, jak również z drugiej strony prezydent miasta stanął na wysokości zadania i w dobie pandemii również pomagał przedsiębiorcom, pomagał mieszkańcom, pomagał szpitalowi jednemu drugiemu, więc no widzimy w jak ciężkiej sytuacji prezydent, nie tylko prezydent miasta Radomia, ale prezydenci i Wójtowie Burmistrzowie w całej Polsce z jakimi problemami się borykali. <kline> y tutaj jeszcze trzeba przypomnieć o tym, że coraz więcej również zadań rząd zleca y samorządom, a za tym nie idą pieniądze, więc znowuż budżet musi tutaj, y samorząd musi tutaj się uginać i kombinować. Prezydent, skąd te pieniądze na finansowanie tych, tych programów y wziąć? Więc y na to co, y to, co prezydent ma do, do dyspozycji, to y w moim przekonaniu prezydent jest dobrym gospodarzem. No, był y i, i, i i yy, będzie za tym, by naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej i poprzez mnie, małe, duże inwestycje. Być, żebyśmy wszyscy byli piękni młodzieżowi i bogaci. Na tym kończymy, bo czas nas się skończył. Robert Robotowicz, Radny Rady Miejskiej, Koalicja Obywatelska, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. dziękuję Państwu. Łukasz Molanda, do zobaczenia i usłyszenia.